Siemanko wszystkim, z tej strony Wizu i dzisiaj będziemy... To znaczy chciałbym was powitać na moim nowym kanale, na którym będziemy recenzować i testować serwery prywatne Last Chaos. A więc dzisiaj będziemy testować serwer Last Chaos Devile LC, które bodajże powstało wczoraj. Chociaż one było już, no ale zostało otworzone znów. I co tu można powiedzieć o serwerze? No serwer wygląda fajnie. Na start dostajemy takie itemki jak na przykład no potki jakieś. Potki, ten... księgi. Gitarę. Kamyki. Stillery i ACC. Na początek oczywiście to jest tylko. No i taki kostium dostajemy. Też nowy, jak nie było takiego, nie ma chyba. No i co jeszcze tutaj dostajemy? Dostajemy EQ całe plus 18. I co mnie zdziwiło, że jeśli dostajemy bronię, na przykład mamy duale i dostajemy plus 18, a jeśli ktoś na przykład by chciał iść z tarczą i mieczem, to dostaje to plus 0. A tarczę znów dostaje plus 18 i to jest ten problem, ale no jak widzimy rzeczy tutaj dropią z plusem, to nie ma problemu z tym. No i dostajemy skrzydła. Też no, plus 18. I co jeszcze ciekawego tutaj jest? Mamy tutaj na przykład, dostajemy cash, co 10 minut 20 cashu, więc też jest na plus. No i mamy level boxy. No, taki 30 level boxów za 2500 cashu to jest nie aż taka duża cena. Co tu jeszcze możemy zobaczyć? No, stroje mamy, chociaż nie za dużo mamy tych stroi, bo reszta jest przy arenie na w NPC-kach. No i tak. To znaczy ja też jestem nowy na tym serwerze, więc można wam powiedzieć, że na przykład tu mamy pakiet różnych buffów. Ten sam buff, tylko różne poziomy i 10 tysięcy cashu. No, trochę to kosztuje. Jak mamy na przykład też, jeszcze wam pokażę, no Golden Coin. Też akurat nie wiem co to jest. Widać, że do questa. No też ciekawie, pewnie do jakiegoś Affinity może. Ale to zobaczymy później. Co tu jeszcze ciekawego mamy? Coś było takiego, co chciałem wam pokazać, ale to chyba już... No, nieważne, nieważne. Aha, dobra. Mamy tutaj różne acki na Eva i na hitrate. No i to takiego wszystko chyba takiego ciekawego, co możemy znaleźć tutaj w tym shopie. I taka wskazówka dla was, że jeśli będziecie chcieli zaczynać tutaj expić, to lepiej się opłaca expić ze skami, z platynkami i z koksem całym, bo tutaj za questy praktycznie się nic nie dostaje. I maksymalny poziom to jest 175 jak na razie. A więc to chyba wszystko. Dzięki za oglądanie. No i do zobaczenia już niedługo. Na razie, cześć.